Koty dzisiaj szaleją. Nie wiem, o co im chodzi. Może dlatego, że ta pogoda taka zmienna. Dobra, dawaj. Spring onion kładziemy po boku, bo po prostu tutaj musi człowiek użyć inwencji mody i sam se skomponować. Łypie na kota. Ogórek. Ciach. Ogórka ja nie obieram ze skóry. Nawet go nie myję, bo on jest umyty i zafoliowany. Po prostu go kroję w plastry. Także jak kiedyś do mnie przyjedziecie, to wiecie, co was czeka. Sami se musicie gotować, jak nie chcecie zjeść nieumytego ogórka. Ha, ha. Bardzo sprytnie, strategicznie. Dobra, ogórek ciach na patelnię. Co? Nie na patelnię. Na talerz. Teraz oliwki. Nie pokażę wam, co kot robił, jak dostanął oliwkę w rękę, bo po prostu jest szaleństwo. To się nadaje na oddzielny filmik. Dobra, takie oliwki czarne. Będzie ładnie to kolorowo. Już mi tu bekon dochodzi. 5 czarnych. 5. Magiczna liczba. I ile? Ile zielonych? Jak obstawiacie? No szybko obstawiajcie. Ile się wylosuje zielonych? No, wylosowały się 3. Dobra. Damy też więcej dla równości. Musi być sprawiedliwość. 6 się wylosowało. U, jedna wypadła. No i haki smak. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Odrobina cheese'a na ciepłego kranketa, żeby się trochę cheese roztopił na krankecie, ale nie dużo, nie. Dużo nie, odrobina. Dobra, i teraz co? Pomidorek ciepły, bo pomidory są zdrowsze, jak się je podgrzeje w temperaturze. Bekon już zdejmuje, bo patrz, bekon jest crispy. Też Anglicy, jak robicie im bekon, to trzeba ich zapytać, jak oni lubią bekon, bo niektórzy lubią soft, niektórzy lubią crispy, niektórzy lubią taki crispy, że aż crunchy, czyli praktycznie spalony, taki, wiesz, czarny. Jajko właściwie też już mam gotowe, ale jeszcze muszę wyjąć baked beans, czyli baked, no to jest pieczone, baking, to jest pieczenie, fasola. Ją na patelnię i ją podgrzejemy. Jeszcze mogłabym dać cebulę do tego, dobra, już jest spring onions, to nie. I odrobina tego, taka fasolka niby po bretońsku, wylał mi się sos. Leci na pomidorki, już popękała skórka, już się po wiesz, podgrzały. Trzeba uważać te małe pomidorki, bo one czasem wybuchają i sok się rozpryskuje wszędzie. Dobra, potrzebuję moją drewnianą łyżkę, która jest w ryżu. Nic, bo muszę zdjąć już jajko, bo mi się jajko już zaczyna przypalać. Zaraz go nie. O, o. Dobra. No, jajo. Jajko się tak średnio wyszło. No, ale dobra. Będzie dobrze. Ok. Teraz tak. Grzyba mi się tak nazywa. Tego i tak nazywa. I teraz trochę fasoli podgrzewamy. Nie dużo. Pycha. Z Morrisonsa. Taki supermarket. Teraz uwaga. Muszę zacząć budzić królowę. Królowa powiedziała, że jeszcze nie wstaje. Co? Pytacie o kręgosłup? Nie, nie pytacie. To jest drażliwy temat. Jak widzicie, chodzę, nie? Ale dalekie dystanse to jeszcze nie mogą wchodzić w grę. Dobra, patrz, jak to teraz wygląda ładnie. O tak, wygląda nasz talerz. Super zdrowo. A myśleliście na początku na pewno, że o Jezu, to jest niezdrowe. Nie, ogólnie balans musi być we wszystkim zachowany.
Teraz tak, jeszcze chciałam Wam powiedzieć parę słów co do mojego kanału. Ten kanał jest tajny i on jest tylko dla osób zaufanych. To nie będzie kanał żaden publiczny, ani jakieś tam kariery YouTube'owe. Ja po prostu, jak mam za dużo czasu, to nie wiem, mam różne myśli i muszę się tymi myślami ogólnie dzielić. No też bym się chciała dzielić z rodziną, a przecież nie każdy ma czas, żeby słuchać moich wynurzeń non-stop, więc może se posłuchać, kiedy ma ochotę, albo może se wcale nie posłuchiwać. A żeby nie było tak okropnie nudno, to Wam przy tym gotuję. No i co? I fajnie. Można se posłuchać, a nie trzeba. Nie no, człowieku, to wygląda super. Misia! Śniadanie gotowe! Dobra. I szef, jeszcze nie jestem głodna. Dobra. Słuchajcie, mamy to. No i co, ile to mi zajęło czasu? Niecałe 20 minut. Tak wygląda talerz. Full English breakfast. Ooh, very nice. No, także tego. I to już dzisiaj chyba będzie na tyle, chyba że jeszcze będę miała jakieś strasznie głębokie przemyślenia, nie będę chciała się z Wami podzielić, ale ogólnie to planuję leżeć. Taki mam kieliszek z charity shopu za złoty 50, za funta 50 sobie kupiłam. Pewnie jakaś angielska hrabinia popijała z niego super tanie wino. A ja dam dzisiaj miejsce w nim sok. No. I później jeszcze na drugie śniadanko będą owocki. Będzie melon, którego pestki też posadziłam. Chciałam Wam powiedzieć, że melon to jest najłatwiejsza rzecz do uprawy, bo melon jest z rodziny ogórkowatych i wystarczy mu trochę ziemi, dużo słońca, wilgotność i ja Ci gwarantuję, że on wyrośnie. A nawet jak nie da Ci owoców, to kwiaty melona można używać do sałatki. A jeszcze posadziłam takie kwiatki, które też się zjada i które mają taki spajsawy, taki spicy, ostry, o, angielski znowu, spajsawy posmak. To Wam też później, o, zrobimy taki filmik o jadalnych kwiatach. Kwiaty dyni, kwiaty melona, przepyszne do zjedzenia. No, a teraz lecę serwować memu dzieciu, dzieciuniu, śniadanko. Dobra, pa!